Poranek Radia TOK FM. Co jest najważniejsze w tej wizycie prezydenta Miedwiediewa w Polsce? Atmosfera, tak mi się wydaje, że atmosfera to jest... No ale co to atmosfera, no? Co daje nam atmosfera? Słaba reakcja. No, ja próbuję się przebić z tym, że oprócz tego, że są konkrety i niekonkrety są niezbędne, myślę na przykład o takiej instytucjonalizacji jak Centrum Dialogu, które jest kontynuacją pracy Grupy do Spraw Trudnych, o kontraktach, czyli gospodarce i tym wszystkim, co może wyniknąć ze współpracy pomiędzy firmami, samorządami i tak dalej, to ważne są relacje ludzkie, międzyludzkie. I wydaje mi się, że w tym dialogu polsko-rosyjskim widzę coś, czego nie było nigdy, czyli taką naprawdę dobrą atmosferę. I to oznacza, że ten dialog jest dosyć wiarygodny. Znaczy, że on ma podstawę oprócz tego, że musi być zgodny z historią, faktami. Musimy domagać się tego wszystkiego, czego oczekuje od nas społeczeństwo, więc pełnego dostępu do archiwów i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne. Natomiast przyszłości nie da się zbudować na dystans i nie da się zbudować tylko w oparciu o chłodne negocjacje. A tak nie uwiera wydaje mi się, pana, że to było coś, co zauważyłem po raz pierwszy. A nie uwiera pana, że to dobra atmosfera dotyczy przywódców kraju, o których depeszach amerykańskich ujawnionych przez Wikileaks piszemy, że są w gruncie rzeczy szefami państwa mafijnego? Że mafia jest tak silnie powiązana ale z władzą przecież, w Rosji, że to jest zresztą, nasi komentatorzy mówią o miękkim autorytatyzmie. Nie ma wątpliwości, że Rosja nie ma takiego systemu, czy nie są to te standardy, które dominują w Europie. Że jest to kraj, który się zmienia. Ale mentalnie zmienia się również rosyjskie społeczeństwo i to jest dość szybka zmiana. Ja nie wiem, ile ona ma trwać i w jaki sposób ma się zakończyć, ale to społeczeństwo i myślę, że ta władza również ewoluuje w stronę pożądaną. I to jest dobra oznaka. Byłoby źle, gdybyśmy rozmawiali w ten sposób, że każda ze stron stałaby twardo na swoim stanowisku i po prostu mielibyśmy negatywny obraz tej sytuacji. Ja uważam, że przed Rosją jest i czas modernizacji tej takiej gospodarczo-technokratycznej, ale także bardzo głębokiej zmiany mentalnej, że nie da się zbudować nowoczesnego społeczeństwa w izolacji do czy Europy, czy świata zachodniego.